Zachodzę w głowę, w jaki sposób serial o Obi-Wanie Kenobim, tak wyczekiwany i od lat przygotowywany, ostatecznie wypadł najgorzej ze wszystkich dotychczasowych seriali związanych z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Najbardziej dziwi mnie jednak sytuacja, w której Obi-Wan Kenobi przypomina parodię Gwiezdnych Wojen. Kosmiczne jaja. Nie jestem oczywiście autorem tego porównania, bo w sieci właściwie od pierwszych dwóch odcinków tego serialu dużo mówiło się w żartach o tym, że serialowy Obi-Wan przypomina film z Rickiem Moranisem i Melem Brooksem. Film z 1987 roku, który parodiował Gwiezdne Wojny George'a Lucasa, potwierdzał ogromną siłę popkulturowego fenomenu, a także fakt powstania tej parodii oznaczał, że liczono się z tą marką. Dziś jednak mamy rok 2022 i Obi-Wan Kenobi, jedyna lubiana z prequeli postać, dostaje serial bardzo słaby, napisany żenująco i wizualnie brzydszy chyba nawet od owych kosmicznych jaj. Wiecie, ta sytuacja byłaby nawet zabawna, gdyby nie to, że jest tragiczna. Obi-Wan Kenobi z jednej strony aspiruje na serial poważny, z drobnymi momentami, które przełamują napięcie. Takie było założenie, taka była chęć, ale w obliczu tak słabej realizacji i kiepskiego scenariusza nie było to wykonalne. To jest oczywiście bardzo złożony problem, na który składa się to, jak funkcjonuje Lucasfilm dziś i jakiego typu historii oni poszukują. Kreatywnie Gwiezdne Wojny stały się martwe. Tutaj wielu widzów przy tym serialu do końca trzymał jedynie fakt chęci poznania losów lubianego niegdyś przez siebie bohatera. Gwiezdne Wojny nie mają obecnie nic do zaoferowania, prócz przyciągania fanów postaciami, które znają i które śledzą niejako z obowiązku. Bo nie umiemy i nie chcemy wypaść z obiegu, nie chcemy być poza czymś, co śledzi tyle osób, które pewnie też robią to z obowiązku i jako konsumenci znajdujemy się w tej spirali nieskończenie złych decyzji. Mniejsza o to, to są oczywiście tematy do szerszego rozwinięcia w przyszłości, ale żeby nie być gołosłownym, przedstawiam przykłady z serialu, które rozbrajają, które celowo w montażu zestawiam z kosmicznymi jajami, także również ze ścieżką z tej produkcji, by zobaczyć, że wystarczy tak naprawdę jedynie kilka poprawek i już przed nami są kosmiczne jaja po latach. Wychodzą, cali na czarno, próbują udawać scenę z Bękartów Wojny, co nie działa, no bo linijki dialogowe są po prostu fatalne. No ale dobra, o co tu tak naprawdę chodzi? Widzimy pierwszą scenę, w której trzecia siostra wykazuje się niesubordynacją. Wielki inkwizytor się na to godzi, a co gorsza, bezbronny typek Jedi im ucieka, bo tak chciała fabuła. W serialu będzie cała masa tego typu sytuacji, które prowokuje scenariusz, a nie rozsądek i logika. Trzecia siostra znowu w akcji. Tym razem przepytuje biednego farmera i męczy chłopa o to, gdzie są Jedi. Akurat, a to zaskoczenie, pyta Owena, tego, który wie coś na temat Jedi. No bo fabuła tak chciała, bo to nie mógł być nikt przypadkowy. Wife? Kids? My family's of no concern to you. They might be. You got a Jedi on that farm too? Wisienka na torcie pierwszego odcinka, czyli Leia. Mała dziewczynka zasuwająca tak, że żaden złoczyńca nie może jej dogonić. Fatalny montaż i aranżacja sceny. Tutaj no nie ścieżka z kosmicznych jaj, ale oczywiście musi polecieć Ben Hill. Kto chce trzymać w swojej ekipie taką pyskującą podwładną, która się nie słucha i odwala manianę? No kto?
Leia znowu jest demonem prędkości. Obi-Wan próbujący ją złapać to obrazek co najmniej zabawny. Natomiast łowcy głów mają cela równie dobrego co szturmowcy. Co to jest za parkour w ogóle? Po co to? No i tutaj scena, która pokazuje absurd w tym, żeby do piątego odcinka trzymać w tajemnicy, że Reva tak naprawdę nie jest zła, tylko chce się zemścić na Lordzie Vaderze. No bo jak tłumaczyć to, że nie zabija Hadży? Wkurzymy fanów domniemaną ingerencją w kanon, a przy okazji jeszcze pogadajmy sobie, żeby Obi-Wan zdążył 5 razy uciec, no chociaż jest już tuż za skrzynkami. Okropnie brzydka jest ta scena. Naprawdę dziwi mnie, jak można mieć Dartha Vadera i tak brzydko go kręcić, pokazywać. Totalnie tego nie rozumiem. Rozumiem za to, że ten pojedynek Vadera z Obi-Wanem miał pokazać, że Obi-Wan jest jeszcze zdziadziały i dopiero powraca do dawnej formy na przestrzeni tego serialu. No ale ta walka wygląda fatalnie od strony realizacyjnej i no, nie mam wrażenia, że się czepiam jakby co. Te zagrywki, przesłuchania, te dialogi, absurdalna sytuacja, by w serialu o takim tonie i prezencji trzecia siostra przesłuchiwała małą Leję i napotykała jej ciągły opór. Ja, jakim cudem oni go nie widzieli? Imperium to najwięksi idioci w galaktyce. Dwa śmigacze kontra siły Imperium w bazie Inkwizytorów. No przecież to się kupy nie trzyma. Czemu tu są takie pustki w atakowanej bazie, gdzie są żołnierze? Realizacja tej sceny to coś strasznego. Idą na siebie dwie siły, trupów jest mało, stoją metr od siebie. Ja wiem, że szturmowcy są naprawdę słabi, ale nawet tutaj powinno to zostać inaczej zaaranżowane. Inna choreografia plus ta trzęsąca się kamera, no niestety uwydatnia wszelkie braki. Śmierć na ekranie, moment pozbawiony jakichkolwiek emocji związanych z tym, że ta postać zginie, bo było to wiadomo od momentu, kiedy dostała swój dialog z Obi-Wanem. Postać była już nam obojętna wcześniej, no a jej śmierć też nie wpływa znacząco na historię, może trochę na postać, ale no, brak emocji jest odczuwalny i mimo wszystko karygodny. Za mało szczujemy, poszczujmy jeszcze trochę. Pokażmy małego Luka, który jest zagrożony. Czy Luke Skywalker zginie? Absurdalne. Bicie finał sobie podaruję. To też nie tak, że Obi-Wan Kenobi nie ma dobrych rzeczy. Jakieś na pewno się znajdą, nawet na upartego. Rzecz w tym, że tak szumnie zapowiadany serial okazał się być totalną klapą, bo przyzwoitość lub solidność to mało w przypadku postaci o takim potencjale. Wielka szkoda, mam nadzieję, że Gwiezdne Wojny się obudzą. No, na ten moment nadziei nie ma. Być może Andor, bo nikt na ten projekt nie stawia, więc to mi sugeruje, że być może będzie to pierwszy naprawdę udany serial od Lucasfilmu od dawien dawna. And escape the clutches of Dark Helmet. I see your Schwartz is as big as mine.